Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kaja Rudziński i prowadzę Kajo Data. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś, co dostaliście zarówno od rządu, jak i od matki. Zarówno od kolegi z pracy, jak i od waszej żony, bądź od waszego męża. Od waszego teścia, zięcia, teściowej. Od sąsiada z bloku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o danych z dupy. Czym są dane z dupy? Dane z dupy to są po prostu dane, które są niepoprawne, które ktoś albo źle zebrał, albo źle składował, źle zagregował. To są po prostu złe dane. To są po prostu dane, które robią krzywdę. Poważną krzywdę. W 2017 roku zwolniono kilkuset pracowników Tesli tylko dlatego, że źle wypadli w Annual Performance Reviews. Wiecie, to są te ankiety, które wypełniamy u naszego pracodawcy raz na rok, w których odpowiadamy na pytania, czy na przykład zrealizowaliśmy nasze roczne cele, albo czy się rozwinęliśmy i tak dalej. I te pytania są zazwyczaj konstruowane w ten sposób, że albo odpowiada się na nie binarnie, to znaczy tak, nie, to znaczy tak, zrealizowałem swoje cele, albo nie, nie zrealizowałem swoich celów. A wiecie, świat jest złożony, nie? To znaczy zazwyczaj odpowiedź brzmi to zależy, albo trochę. Jeżeli cele zmieniły się w trakcie roku, jeżeli zmieniły się okoliczności ich realizowania, jeżeli zrobiłem co mogłem, ale to i tak było poza moim zasięgiem, no to pytanie, co ci daje odpowiedź na tak skonstruowane pytanie? Albo jeszcze lepiej, jeżeli odpowiedź na pytanie zrealizowałem swoje cele jest w skali od 1 do 5, no to jeżeli tak trochę je zrealizowałeś, trochę zmieniły się warunki, trochę nie miałeś wpływu na to, że w pewnym momencie ci te cele zmieniono, no to jaki sens ma w ogóle dawanie odpowiedzi na to pytanie? A jednak dla szefów Tesli i myślę Ilona Muska wtedy, miało to olbrzymi sens. Tak duży sens, że stwierdził, że jedni pracownicy są źli, a drudzy pracownicy są dobrzy. Jedni pracownicy są produktywni, a inni są bezproduktywni. Podobny przykład tego typu danych widzimy czasem w różnego rodzaju mediach, powiedzmy publicznych, które próbują nas przekonać, że rzeczywistość wygląda w pewien określony sposób. No i to zazwyczaj chodzi o to, że próbujemy jakby zebrać jakieś liczby i tak je pokleić, aż na końcu powstanie nam obraz czegoś, o czym rzekomo te liczby mówią, ale tak naprawdę te liczby, mimo iż niby pochodzą z rzeczywistości, niewiele mają z tą rzeczywistością wspólnego. I to właśnie są dane z dupy. I teraz wejdźmy troszeczkę głębiej w to zagadnienie, jakkolwiek to brzmi. Wejdźmy głębiej w dane z dupy. Otóż dane z dupy mogą być albo źle zbierane, albo źle składowane. I to są dwie troszeczkę różne kwestie. Źle zbierane dane to troszeczkę przykład Tesli. To znaczy zadajemy pewnego rodzaju pytanie, ale tak naprawdę odpowiedź na to pytanie wcale nie jest odpowiedzią na to pytanie. To znaczy wydaje nam się, że coś mierzymy, czyli mierzymy jakby jak produktywni są nasi pracownicy, jak oni są zaradni, jak wartościowi są oni dla naszej firmy. Tak nam się wydaje, że to mierzymy. Ale w rzeczywistości my po prostu stworzyliśmy pewną sztuczną metrykę i na podstawie tej sztucznej metryki sądzimy, że mamy prawdziwy obraz rzeczywistości, kiedy tak naprawdę po prostu udzielamy odpowiedzi na pytanie sztucznie skonstruowane, które niewiele ma wspólnego ze złożoną rzeczywistością realizacji rocznych celów w firmie. Drugi powód, dla którego często mamy do czynienia z danymi z dupy, jest taki, że dane są źle składowane. To znaczy, być może niektórzy z Was kojarzą te Excele, które jak otwieracie, to Was aż boli brzuszek na myśl o tym, ile trzeba będzie się z tym bawić, żeby się dokopać do czegoś sensownego, tak? Macie jakieś powtórzone rzędy, niektóre kolumny są w ogóle bez sensu, niektóre pole są puste, a niektóre rzeczy to w ogóle nie wiadomo, co to jest. Na przykład jest tam jakiś wskaźnik X27 i w każdym polu jest wpisana literka Z, ale w trzech innych polach jest wpisana literka A. Nie wiadomo, o co chodzi. Albo na przykład dane sprzedaży agregowane tygodniowo i raz jest to kalendarz typu ISO, a raz jest to zwykły tydzień kalendarzowy. I wydaje nam się, że to jest jakby podobna rzecz,
ale to jednak nie jest podobna rzecz. I na końcu się nam te dane nie schodzą. I na końcu mamy liczbę, która powinna być poprawna, a jednak nie jest. I w ten sposób, jakby przy okazji, jakby nie wiadomo dlaczego, powstają dane z dupy. I powtórzę to jeszcze raz. Dane z dupy to jest dosyć duży problem. Dlatego, że my obecnie żyjemy w środowisku cyfrowym, tak? Mamy rozrywkę cyfrową, podejmujemy decyzje na podstawie cyfrowych rzeczy, które widzimy w naszym telefonie, w naszym komputerze. Cyfroza podpowiada nam, co oglądać, czego nie oglądać, czego słuchać. No bo co zadecydowało o tym, że teraz mnie oglądasz? Zadecydował o tym algorytm, który ci podpowiedział, że gdzieś tam się wyświetlam w feedzie. Ewentualnie kliknąłeś na jakiś kanał, który wcześniej zapamiętałeś, za co jestem wdzięczny, ale wcześniej ten kanał też pojawił się na twoim ekraniku, dlatego że jakieś dane zadecydowały o tym, że on się ma tam pojawić. Więc dane dotyczą tak naprawdę każdego aspektu naszej rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest wiedzieć o tym i zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba do nich podchodzić poważnie. W środowisku technicznym mówi się garbage in, garbage out. To znaczy, jeżeli damy dane złej jakości, źle zebrane albo źle składowane, to, co będziemy mieli na końcu z tych danych, z dupy, to też będzie garbage, to też będzie coś słabej jakości. I to będzie albo słabej jakości wiedza, albo słabej jakości informacje, albo będziemy podejmować słabej jakości decyzje. A już nie daj Boże, jeżeli wielu z nas będzie podejmować takie decyzje, jeżeli to się rozmnoży, tak jak te dane, które są wokół nas, którymi jesteśmy serwowani codziennie. Inna rzecz, że my mamy często pewnego rodzaju założenia dotyczące danych. Mój były menadżer z dawnej pracy, Nick, mawiał: assuming makes an ass out of you and me. I tak często jest. My często zakładamy, że coś jest, bo jakby jest nasze założenie, później są dane, a później jest nasza decyzja. I niby dane były ok, niby nasza decyzja była logiczna na podstawie tych danych, ale to założenie było bez sensu. No dobrze, ale to jak z tym problemem walczyć? Pierwsza rzecz to jest świadomość. To jest to, o czym wam odpowiedziałem w tym momencie. To jest świadomość tego, że złe dane są wokół nas i trzeba być bardzo ostrożnym, że to jest trochę tak jak jazda samochodem, tak? Zasada ograniczonego zaufania. Patrzymy, czy te dane pochodzą z wiarygodnego źródła. Czy mówimy o średniej, czy mówimy o medianie, bo to jest duża różnica. Przykładem niech będzie różnica między średnią i medianą zarobków. Wiecie, zawody eksperckie, których jest stosunkowo niewiele, windują średnią i później wszyscy się zastanawiają, kurde, dlaczego ja jestem tak daleko od tej średniej, dlaczego tak mało zarabiam względem tej średniej zarobków. Albo może zarabiam całkiem nieźle względem średniej zarobków. Średnia jest nam serwowana co rok, a tymczasem mediana zarobków jest serwowana w Polsce co 2 lata, co powoduje pewien problem. Więc ograniczone zaufanie do danych. Druga rzecz, którą robimy, to jeżeli uda nam się dobrać do tabeli i to jest już ta część, gdzie na przykład mamy dane, z którymi pracujemy. Nie wiem, jesteśmy księgowym, jesteśmy analitykiem, jesteśmy sprzedażowcem, jesteśmy marketerem. Wchodzimy w te dane. Robimy podstawową eksplorację, czyli coś, co profesjonalnie się nazywa Exploratory Data Analysis. Czyli patrzymy, co tam jest. Patrzymy sobie na te kolumny, patrzymy sobie na te rzędy. Robimy maksymalną, minimalną wartość. Robimy odchylenie standardowe. Porównujemy średnią i medianę. Rysujemy sobie histogram. Patrzymy, czy nasza dystrybucja wygląda tak, czy nasza dystrybucja wygląda tak. Czy to jest taki bardziej wieża Eiffla, czy to jest taka bardziej wysepka. A może kapelusik. W każdym razie patrzymy na to. Patrzymy, czy na przykład nie wychodzą nam tak naprawdę dwa różne zbiory danych, które powinniśmy mierzyć osobno, a tymczasem podajemy jeden zbiór danych. Patrzymy, czy są jakieś rzeczy, które tak jak ten performance review są określane cyferką 0 albo 1, albo od 1 do 5, a tak naprawdę to jest coś, czego się nie do końca cyferką da opisać. Kolejna rzecz. Jak już jesteśmy w tych danych, to patrzymy sobie na wybrakowane rzędy, patrzymy sobie na nule, patrzymy na to, co zginęło,
Na przykład, wiecie, ten taki moment, nie? Kiedy jesteśmy Hiszpanem i próbujemy sobie stworzyć w Polsce jakiś tam wypełnić dokument, ale mamy 15-członowe nazwisko, więc nagle jest problem i nagle okazuje się, że nie ma nazwiska, jest tylko imię się wbiło. No i co? No i wtedy ten człowiek nie ma nazwiska? No nie, to nie tak. Po prostu nie dopasowaliśmy sposobu zbierania danych do rzeczywistości. Albo dane nam się duplikują, czyli mamy te same rzędy, bo na przykład kilkanaście razy odczytaliśmy ten sam raport, więc kilkanaście razy nam się coś zapisało i później sumujemy, nie wiem, sprzedaż dzień po dniu i ponieważ jeden dzień zduplikował się, nie wiem, 15 razy, to nagle myślimy sobie, rekord padł tego dnia. A to nie. A to się po prostu rzędy zduplikowały. No, więc trzeba uważać. Trzeba uważać i trzeba wejść w dane. Trzeba wejść w dane i trzeba tam po prostu popatrzeć na to, co w nich jest. Trzeba zwrócić uwagę i na samą eksplorację, i na ten drugi aspekt, czyli na rzeczy, których brakuje, i na duplikaty. A teraz ostatnia rzecz, najważniejsza z tego wszystkiego. Najważniejszy w danych jest kontekst. I teraz trzeba się zastanowić, zawsze kiedy otrzymujemy jakieś dane, kto je zebrał? Po co? Czy on próbuje nam coś tymi danymi powiedzieć? Czy to jest tak, że najpierw była teza, a później były dane? Czy najpierw były dane, a później jest teza? Czy jesteśmy w stanie się dowiedzieć od kogoś, dlaczego pewne wartości wyglądają tak, a nie inaczej? A może, jeżeli to są dane, z którymi pracujemy, dane od kogoś z pracy, od kolegi, od szefa, od innego zespołu, może po prostu jesteśmy w stanie pójść do tego kogoś, pójść do tego zespołu i zwyczajnie z nim pogadać. Dlaczego tu są duplikaty? Dlaczego ta kolumna jest taka dziwna? Zadawajmy pytania. To jest jedyny sposób, żeby się czegoś autentycznie dowiedzieć, bo nam się wydaje, że te dane się tworzą jakby automatycznie i owszem, one się tworzą automatycznie, ale ktoś projektuje te algorytmy. Nie do wszystkich będziemy mieli dostęp. Nie dowiemy się, dlaczego mi się wyświetlił kotek w bikini w moim feedzie na Facebooku. Nie dowiemy się tego. Myślę, że nawet Mark tego nie wie. Ja tego nie wiem. Może on się nawet nie wyświetlił. Nieważne. W każdym razie nie dowiemy się tego, ale niektórych rzeczy możemy się dowiedzieć. Możemy się dowiedzieć, jaka jest średnia albo mediana płac w naszym kraju. Możemy się dowiedzieć, czy nasi pracownicy są produktywni czy nieproduktywni, patrząc na rezultaty ich pracy, a nie pytając się o to, czy zrealizowali oni roczne cele i w jakim stopniu. Wreszcie możemy się dowiedzieć mniej więcej, jak wygląda świat wokół nas, tylko potrzebujemy pewnego sceptycyzmu i pewnego profesjonalizmu w podchodzeniu do danych, w podchodzeniu do informacji. I wtedy być może wyjdziemy z tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli, z tymi danymi z dupy.